Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźmina Dwójki na moim kanale. W ostatnim odcinku robiliśmy zadanie zapach kadzideł. No i tam się okazało, że ten koleś, który chciał od nas odkupić tą recepturę, to był dawny współpracownik Blenheima, czyli jednego z takich bossów Salamandry z pierwszej części gry. To już mam zrobione. Chyba zrobiłbym sobie zlecenie na Endriagi teraz. I możecie zauważyć, że jasność w tym odcinku jest większa. Trochę właśnie mi to nie pasowało, że było tak ciemno. Ale sobie zwiększyłem jasność przed chwilą. Myślę, że będzie ok. I tak, żeby zabić Endriagi, a raczej królowe Endriag, trzeba rozwalić te kokony. Znaczy nie wiem, czy kokon to dobre sformułowanie. No niby tak jest nazwany. Okej, teraz sobie zapiszę przed tym. Na właśnie takie wielkie robactwo jak królowa Endriag przydaje się Irden. Model, jeśli nie taki sam, to bardzo zbliżony do krabopająka. I najlepiej właśnie atakować od tyłu w plecy, wtedy 200% obrażeń. Dobra, niech ten Quen mi zniknie. Ale jesteś brzydki. Tylko nie mogę potem dać się trafić, bo ona będzie miała nas chyba na hita. Większy problem już jest, jak na przykład kilka Endriag naraz nas atakuje. Tak, to jedna pojedyncza królowa nie stanowi większego problemu. Okej, co ona ma przy sobie? Super. Ten większy mutagen to jest fajna rzecz. Ale co on dokładnie daje? Żywotność plus 10, no ten nie, ale na przykład jakby był większy mutagen mocy albo efektów krytycznych, to wtedy bym sobie go użył. Ale dobra, trzeba iść rozwalić jeszcze 3 kokony. One były gdzieś tutaj. Tak, są, ale najpierw pozbędę się tych mniejszych Endriag. Chyba wszystkie, chociaż... oczywiście, że nie. Dobra, to chyba wszystkie. Chociaż pewnie zaraz wylezie ich znowu 500. Tak, wszystko pozbierać co można. Tutaj były
chyba jeszcze jakieś przedmioty. Tak, są. Całkiem sporo tych trucheł tutaj leży. A jeśli chyba otworzymy i zostaniemy przy tym i nie będziemy tego niszczyć, to dostaniemy zatrucie? Poczekajcie, sprawdzę to. No, otwarte. Widzicie, homary się lęgną. Rosną sobie. Orzeszku. A nie. Żadnego zatrucia nie ma. To nie, tak jakoś... Pamiętałem, że niby coś takiego było. Pierden, tutaj jest trochę miejsca, to tutaj ją złapię. No, tym razem nie złapał Irden, trzeba na to uważać. Jakby coś, to po prawej na dole macie, czy Irden złapał przeciwnika, czy nie. A, i tutaj już jest dla niej za daleko. Dobra, walnij mnie. Chcę, żeby mi się wigor zregenerował, bo skoro ona tutaj nie może pójść, to będę musiał raczej na tej ścieżce walczyć. No właśnie, gdzieś tu. O, znowu nie złapał. O, jeszcze trafiła. I znowu nic. Za stary na to jest. Super. Dobra. Czyli jest 1-1. Jedną królowę zabiłem i jedna królowa mnie zabiła. Ale czemu Irden nie chce jej łapać? Tamtą łapał w każdą pułapkę. O, właśnie. Serio, jeszcze ty się tutaj przypamiętałeś? Dobra, te pomniejsze Endriagi nie są wcale pomocne. A jeszcze w poprzednim odcinku wspominałem o tym modzie, który niby miał usuwać ten efekt tego przeklętego miecza. Kurde. Zajebiście. Jeszcze się nie złapał. Dobra, chodź tu, może Igni cię wykończy. A może nie. Okej. Okay. Myślałem, że jakoś sprawniej to pójdzie. A, mówiłem o tym modzie. To szukałem tego, ale niestety tego nie znalazłem. No. No i trzeba będzie się trochę przemęczyć. Kartacz to chyba mogę kupić u Cedrika schemat, więc wtedy będę mógł sobie zapolować na Nekery, a raczej wypełnić kontrakt.
Okej, pomedytuję sobie, żeby żywotność mi znowu skoczyła. Ze 200 orenów to powinien sypnąć, co? Rozwiązałem problem z robactwem. Ja ci wierzę, ale komendant... Ścierwo wystarczy? W zupełności. Oto twoje pieniądze. Tak, 200 orenów dostaliśmy. Także z kasą na razie jest całkiem spoko. A tylko 75 doświadczenia. Pójdę, posprzedaję jeszcze trochę tego baracha, którego noszę do kupca, który z chęcią wszystko odkupi. To jest dobry miecz, tylko że jeśli nie gra się na mrocznym i nie ma się tego miecza bratobójcy, czy tam świętokradcy, już nie pamiętam. Chyba świętokradcy. I mam jeszcze trochę takich wzmocnień, takich słabszych. To bym sobie nawet tutaj w zbroję je wrzucił. Bo i tak nie miałbym z nich większego pożytku. A tutaj mogę w sumie dać tą runę księżyca. Czemu nie? Pójdę sobie do mojego kuferka. Uważaj na lewy sierpowy! No, tutaj jeszcze mam trochę... A teraz chyba bym poszedł do bazy niebieskich pasów, tam powinno być zadanie. Tak jest. Oczywiście nie obrażą się, jeśli uszczupnimy im zapasy. Król Wiedźminów! Wiedźmin Królów! Chodź, napij się z nami! Tutaj ogólnie macie mapę Królestw Północy. I mniej więcej tutaj właśnie dzieje się cała ta nasza przygoda. Z przyjemnością. Świętujecie coś? Wielką wygraną! Ciekawe. Załatwiliśmy Vejopatisa, czy jak mu tam? Trzynastka odrąbał mu łeb i przyczepił do życi. Zachowaliście się jak bydło. A co, zabawić się nie można? To tylko drewniana kukła. To bawmy się po naszemu. Racja! Wykałaczki! Zmierzysz się ze mną w rzucaniu nożami? Chętnie. Wes przeciwko Wiedźminowi! Obstawiamy, panowie! 10-1 na wes!
Wiedźmin! Mapa na ścianie! Wes? Byczka! Wiedźmin? Wes? Łeb ryby! Wiedźmin? Wiosło! Geralt wygrał. Widzicie nową umiejętność miotacz? Później wam pokażę, jaki bonus ona daje. To są obesrańcy, co zbezcześcili posąg Vajopatisa! Na widły ich! Uważaj, co mówisz, kmiocie! O co chodzi? Takie tam... Urządziliśmy sobie turniej. Rzucali nożami w posąg Vajopatisa! Żołdactwo bezcześci nasze bóstwa! To nie są żołdacy, tylko niebieskie pasy. Wiesz, co to znaczy? Niebieskie czy zielone, jeden pies! Kurwie syny, wszystko jak jeden mąż! Co powiedziałeś? Ja tylko... Powiedziałeś, co myślisz! I dobrze! Tak trzeba! Piwo dla tego dzielnego człowieka! Wypij moje zdrowie! Zdrowie kurwiego syna Vernona Rosha! Vernon... Gówniane macie naczynia w tym waszym flotsam. Niegodne bohatera. Ale mam pomysł. Chlaj z podłogi piwo od kurwiego syna! Geralt, zrób coś. Spróbuję, Vernon. Daj spokój. Nie warto. Gówno wiesz. Tym razem wam się poszczęściło, kundle. Precz stąd! Muszę się przejść. Za surowo go oceniasz. Nie lubię sadystów. Widzisz, Vernon był półsierotą. A co to ma do rzeczy? Wychowywał się w nędzy. Żeby nie pomarli z głodu, jego matka została kurwą. Dzieciaki nazywały go kurwim synem. Od tamtego czasu źle znosi to wyzwisko. Chodź, napijemy się. Dobra. Pamiętacie? Jak czekaliśmy na odsiecz w jaskini? Kto by nie pamiętał, z głodu żarliśmy torf. To były czasy. Wypijmy za pożywny torf! Tak, torf musi być naprawdę pożywny. Co powiecie na małe zawody? Kto pokona Geralta na rękę, dostanie beczkę piwa. A jak wygra Geralt, to co? Dam ci swój miecz, stary. Nie jeden łeb od niego spadł. Dzisiaj się już takich nie kuje. Niech będzie. W gardle mi zaschło. Polej no tam który! A pamiętacie, jak się raz założyłem z porucznikiem, że wychędożę 4 Eski na raz? Powiedział ci, że prędzej na kurwich dupach przepłyniemy morze! Dałbym radę! Pewnie, tyle że elfek zabrakło. To zaczynamy. Przekonamy się, czy 13 da radę Wiedźminowi. No, 13 nie jest za trudnym przeciwnikiem, już nawet ten gruby Maćko był trudniejszy. Trzynastka, musisz jeszcze poćwiczyć. A idźcie wy wszyscy w cholerę! Olej no tam, który! Pamiętacie, jak kiedyś wjechałem koniem na żreo? Nie pamiętamy. Napij się, to ci się pamięć odświeży! No, panowie, tym razem Fen przeciwko Wiedźminowi. Może Fen będzie lepszy. Chyba to chybotanie tą zieloną łapką, tym kursorem jest trochę większe, ale tak to nie jest zbyt trudno. Geralt, nagroda jest twoja. Niech ci służy. Panowie, nasze zdrowie! Sokie jak po bitwie, garga, gargu, gargę? Tam to było chlanie! Zażygaliśmy całe pole bitwy! Na kurwich dupach do raju! To jest hasło przewodnie tej popijawy. Toście pochlali? Jak żyję, nie widziałem czegoś takiego. Czegoś nie widział. No, takiego widowiska. To znaczy... Jak nie pamiętacie, to tym lepiej dla was. Odśwież mi pamięć. Za kilka orenów może by mi co powiedział.
Słuchaj no. Jestem Wiedźminem. I mam ciężkiego kaca. Lepiej mów. Dobra, dobra. Idźcie do burdel mamy, ona zna szczegóły. No to powiedział. Jeszcze chciał za to pieniądze. Tutaj oczywiście macie ten słynny tatuaż, który też może się pojawić w trzeciej części gry. Pokiego grzyba my to nosimy, szefie, skoro... Ja go zawsze usuwałem u Tris. Ale jak ktoś lubi, no to sobie zostawi. Chyba ma już dosyć. Tym bardziej, że te składniki sporo kosztują. Zielona pleśń szczególnie. Karwena będzie tutaj na górze. No hej. Nie, chyba na dole w karczmie. Pozdrawiam. Uważaj na lewy sierpowy! Napisał urok. Wiesz, jak to jest na Wiedźmina i strzygę? Nie wiem, powiedz. On obala flaszkę. Coś tam... Witaj. Czym mogę służyć, kawalerze? Podobno ty najlepiej wiesz, co tu się wczoraj działo. Lepiej nie pytaj. Lepiej mów. Nie ma nic za darmo, a już na pewno nie w bordelu. To się muszę wykosztować. Może innym razem. No to... Aha. Witaj. Podobno ty... Lepiej mów. Nie... To ile ze 30? Janusz się targuje. No, niech będzie. Gadaj. Przyszliście tu w pięciu. Chociaż nie. Przyczołgaliście się. Przyczołgaliśmy się? A jakże? Jeden z tych niebieskich zamówił 5 dziewcząt. Dałam wam najlepsze, bo dobrze płaciliście. Co było dalej? I to jest najciekawsze. Bo zamiast chędożyć jak normalni ludzie, to wsiedliście na moje dziewczyny i kazaliście się im zawieźć do portu. Niemożliwe. Spytaj tej, co mundur nosi. To Wes też tutaj była? A była, była. Próbowała was powstrzymać, ale gdzie tam? Kurwa, poczekaj, aż się odpłynę! Żrech, leje, a nie gapi się! Przynajmniej Oreny mi wszystkie zostały. Więc jak to się stało, że wylądowałaś w niebieskich pasach? Skąd to pytanie? Cóż, jesteś piękną dziewczyną i... I co? Nie jestem szlachcianką ani kupiecką córką. Mam ładną buzię, racja. Ale z moim pochodzeniem mogłabym być co najwyżej posługaczką w przydrożnym wyżynku. Albo za garść miedziaków brać w tę ładną buzię w burdelu takim jak tutaj. Zostanę przy podrzynaniu elfich gardeł. Człowiek, którego szukam, jest dużo groźniejszy od Skojatel. Nie myślę, skoro wywiódł w pole Geralta z Rivii. To nie był pierwszy zamach na Foltesta. Jednego takiego już zabiłem. Może być ich więcej. Jeśli ktoś nawali, to zapewniam cię, że nie ja. Jestem żołnierzem, bo się do tego nadaję. Nie marzyłaś nigdy o innym życiu? Czyżyk, nasz strzelec, próbował kiedyś uprawiać ziemię. Nie miał do tego ręki. Ale wpakuje mi bełt między oczy z 80 kroków, co? Ze 100. Próbowałam gotować, cerować. Uśmiechałam się jak lalka, roznosząc piwo w karczmie. Nie czułam się z tym dobrze. Piękna okolica, co? Wolę takie zapomniane przez bogów i ludzi mieściny niż zamki i pałace. Tu rządzi prawo silniejszego. Przynajmniej wiesz, czego się spodziewać. Tak, podoba mi się tu. Co wam jeszcze powiem, żałuję tego, że w trójce... Z Wes jest związane tylko jedno zadanie i tylko kilka zdań mówi, nawet nie całkiem do nas. No trochę sobie odpuścili tą postać niestety, a ma fajny potencjał. Twoja nienawiść do Skojatel to jakaś zemsta? W ogóle mnie nie znasz, Geralt.
Człowiek czy nieludź nie ma znaczenia. Zostaliśmy powołani do walki ze Skojatel i wypełniały nasze zadanie. To tylko bandyci kryjący się po lasach. Gdyby byli pośród nich ludzie, zabijałabym ich tak samo, bez mrugnięcia okiem. Człowiek, którego szukam, jest duży. To nie był tak, pierwszy. To już znamy. Jeśli ktoś nawali. Rozmawiałem z burdelmamą. To wszystko prawda? Próbowałam was uspokoić, ale uparliście się, że na kurwich dupach przepłyniecie rzekę. Nie udało się, ale dzielnie próbowaliście kilka godzin. A dalej co było? Stwierdziłeś, że chcesz zostać żołnierzem niebieskich pasów i koniecznie musisz mieć tatuaż. Jaki tatuaż? Taki jak my. No i masz. Cholera, gdzie moje rzeczy? Rozrzucały się gdzie popadło, schowałam je do tego kufra pod oknem. Dzięki, Wes. Jeszcze bym sobie pogadał z Wes. Lubię gwałcenie i grabież. A dostaliśmy od Fena ten miecz Skraiden. Nic specjalnego. Myślę, że już na tym etapie to można mieć o wiele lepszy miecz. I trofeum jeszcze, tak? Więc jak to się stało, że wylądowałaś w niebieskich pasach? Skąd to pytanie? Problem z zaufaniem. Lubię wiedzieć, kto za mną stoi. Nie masz się o co martwić, Wiedźminie. Jestem dobra w tym, co robię. Pod żołnierską maską kryje się wrażliwa dziewczynka? Gdybyś miał rację, nie byłoby mnie tutaj. Wychowałam się w małej wsi, w której ludzi interesowały dwie sprawy. Czy susza nie zniszczy plonów? I czy w okolicznych lasach nie pojawią się Skojatel? Pewnego razu pojawiło się duże komando. Spalili wioskę i wyrżnęli wszystkich mieszkańców. Ocalałam tylko dlatego, że spodobałam się bydlakowi, który nimi dowodził. Włóczyli mnie ze sobą wiele miesięcy. Wiedziałam, że gdy im się znudzę, zabiją mnie. I wtedy pojawił się Vernon. To on wciągnął cię na służbę? Nauczył mnie wszystkiego, co umiem. I z czasem zdałam sobie sprawę, że moje miejsce jest w niebieskich pasach. Jestem żołnierzem, bo się do tego nadaję. Nie marzyłaś nigdy o innym życiu? Czyżyk, nasz strzelec, próbował kiedyś uprawiać ziemię. Nie miał do tego ręki. Ale wpakuje mi bełt między oczy z 80 kroków, co? Ze 100. Próbowałam gotować, cerować. Uśmiechałam się jak lalka, roznosząc piwo w karczmie. Nie czułam się z tym dobrze. Także już znacie całą historię Wes. Mówił nam ją w skrócie Vernon w zamku Lavalette, że właśnie komando Skojatel wyrżnęło jej wioskę. Jeszcze bym sobie zrobił kilka puszczyków. Trochę rzeczy bym posprzedawał. Jak widzę, że mam jeszcze kilka składników rzemieślniczych, to pójdę sobie do mojego kuferka, odłożę i jeszcze sobie pogadam z Shilą. Wybory
Czekaj, co jest na tej kartce? Wiedźmin, czekałam na ciebie. Mamy zabić potwora, który zatapia statki. Boisz się? Nie, ale będziemy musieli wywabić go na brzeg. Zostaw to mnie. Nie mogę się doczekać. To będzie widowisko. Żebyś wiedział. Ale to ty będziesz czynił honory. Honory? Gdy będzie już na brzegu, zabijesz go. Ją. Cokolwiek to jest. Dowiedziałaś się, skąd wziął się Kajran? Nie próbowałam. Czyli wiesz, że stworzył go czarodziej. Domyślałam się. I co z tego? Mam się czuć winna? Przeprosić za jakiegoś szaleńca? Nie zamierzam. Skąd wiesz, że to czarodziej? Nie wiem. Strzelałem. A to co? Robi wrażenie. Megaskop. Do czego służy? Do wielu bardzo skomplikowanych magicznych operacji. Między innymi do komunikowania się z innymi czarodziejkami. Skoro mamy razem pracować, powinniśmy się lepiej poznać. Tak myślisz? Dobrze. W takim razie pytaj, o co chcesz. Jesteś przyjaciółką Triss? Przyjaciółką? Raczej koleżanką. Znamy się. Zresztą znam wszystkie ważne czarodziejki północy. Nie jest nas tak dużo. Dlatego staramy się sobie wzajemnie pomagać. Niedługo będę... Mam... Szkoda, że... Jakieś postępy... Poczekaj. Tak, już niedługo... nie mogę... O nic więcej jej zapytać. Tylko o tą Triss mogłem. W sumie to mogę tam podejść do tego szpitala. Szponach szaleństwa też jest ciekawe zadanie. A, właśnie miałem wam pokazać ten atrybut. Miotacz. Obrażenia podczas rzucania nożem plus 5. Więc całkiem nieźle. Jak nóż na przykład zadaje 50, no to teraz będzie 55. W oczach mi się mieni od patrzenia na las. Tutaj powinno się znowu nekerów naspawnować. No co jest? Całkiem ładnie poszło.
Nie, tego nie chciałem. Chciałem ją po prostu zebrać. Pomoc! Nareszcie! Myślałem, że już po mnie. Co ci jest? Mnie nic, ale mój przyjaciel został w tym przeklętym szpitalu. Cedric mówił, że dwóch ludzi zaginęło w okolicach spalonego dworu. Nazywam się Rupert Brandhuber. Jestem medykiem z Edirn. Wraz z przyjacielem poszukujemy bardzo rzadkich okazów ziół. To nie najlepsze miejsce na zbieranie ziółek. Ostrzegali nas, ale nie posłuchaliśmy. Doszliśmy do zgliszczy. Ziół ani śladu, ale na dole coś było. Coś szkaradnego. Mnie się udało uciec, ale Gridley... Co to? Słyszysz? To pies Gridleya. Czujesz? Coś się zbliża. Ratuj! Szalałe mekery. Pięć szponów mają. No ciekawe gdzie. Które mają normalnie dwie łapy. Ale okej, nie będę narzekał. Zawsze to więcej składników. O, widzieliście? Jest taki bug właśnie z tymi pułapkami, że jeśli się rozbroi, to gra to i tak łeb idzie do przodu później. Niestety psa nie da się w żaden sposób uratować. Nieważne jak szybko byście tutaj dobiegli. Okej, ale myślę, że to zadanie tylko sobie zacznę właśnie w tym odcinku, tak jak teraz. A w następnym będę je kontynuował. Dlatego dziękuję wszystkim za oglądanie. To było na tyle dzisiaj. I tak jak mówię, w następnym odcinku będziemy już kontynuować w Szponach Szaleństwa i zrobimy sobie jeszcze jakieś inne zadania. Ale dobra, dzięki jeszcze raz. Trzymajcie się, do następnego. Cześć.